Halo, halo, 3210. Dzisiaj Wam powiem coś na temat wylotów do Anglii, jak lecimy czarterem, bo nigdzie nie znalazłem tego, sam na sobie się doświadczyłem. Tutaj przed chwilą też przyleciałem z Anglii, więc powiem Wam, jak to jest. Ja akurat miałem lot z Pragi do Londynu. Chodzi o to, że na przykład Ryanairy, wiadomo, czy Wizzairy tak latają, że tam parę godzin się jest w Anglii. I teraz co trzeba zrobić? Wyobraźcie sobie, że trzeba mieć oprócz zaświadczenia o szczepieniu, jak na razie, bo mówię tutaj na dzień 11 października, jak to wygląda. Od 4 października wszystko się zmieniło, bo w ogóle to tak, trzeba mieć paszport, to po pierwsze, to już jest od 1 października. Poza tym trzeba mieć szczepienie. I oprócz szczepienia jeszcze trzeba mieć test PCR lub test antygenowy i jeszcze jedną rzecz, którą trzeba mieć dodatkowo trzeba mieć jeszcze wykupione na stronie angielskiej trzeba mieć wykupione testy na pierwszy i na drugi dzień. Pomimo, że lecimy, nawet będziemy tam 2 godziny czy 40 minut tylko na przesiadkę, to musi być jeszcze wykupiony ze strony angielskiej taki test. Za to trzeba zapłacić, tam macie do wyboru. Wszystkie rzeczy zostaną umieszczone tutaj na dole. No i co Wam mogę powiedzieć? Po prostu no Angole, sami się zastanawiają, co się dzieje nie tak. W sklepach jest coraz mniej towaru. Paliwa nie ma na stacjach nadal. A mamy już 11 października, także oni się dziwią, że ludzie tam wybywają. Ja się też nie dziwię, bo tego typu przepisy. Macie szczepienia i nagle oni robią... Znaczy ja podwójne szczepienia, akurat mam AstraZenekę. A i tak to się nie liczy, bo trzeba mieć jeszcze test PCR. Bez sensu w ogóle. Co o tym myślicie? Pozdrawiam. Film ten zrobiłem specjalnie dlatego, że nigdzie nie znalazłem żadnej informacji, co jest dla osób, które przylatują tylko czarterowo, tranzytowo po prostu. O tranzytach w ogóle nic nie ma nigdzie na żadnej stronie. Także wielka, wolna Amerykanka. Dlatego Wam to mówię. Ja akurat latam często z Pragi i tak to się tutaj odbywa. Pozdrowienia, serdeczności. Mówił do Was Star TV. Jeśli macie jakieś info, to serdecznie zapraszam do komentowania. Ja tylko powiem, że tu na dole pod filmem będzie pokazane i podane wszystkie informacje, co potrzeba, ale to jeszcze tak na wstępie tylko przypomnę, że potrzeba test, oprócz zaświadczenia szczepień, trzeba mieć test zrobiony na 48 godzin przed wylotem. Dodatkowo trzeba się zarejestrować na stronie angielskiej, tak zwana karta lokalizacyjna, bez tego Was nie wpuszczą do samolotu. Także to są te rzeczy takie obligatoryjne. Pozdrawiam serdecznie, mówił do Was Star TV. Siema. Wszystkie informacje będą na dole w opisie.